Proszę bardzo, wiedzę. Kolejne pytanie. Dlatego my o owadach. Panie profesorze, doktor Andrzej Woźnica opisał pewien rodzaj główki z rodziny błotniczkowatych. Nazwał go Suillia Niesiołowski. Suillia Niesiołowski. W Indiach żyje w Indiach. Mm-hmm. Nie w Polsce. No, ale jakby właśnie pan profesor mógł przybliżyć tego owada i powiedzieć, za jakie zasługi tak pana wyrówniono. Proszę państwa, no to jest oczywiście już bardzo specjalistyczna wiedza, nie chcę nudzić. Ale wreszcie tutaj, taki szczery uśmiech na twarzy pana posła się pojawił. No bo to starczy, to starczy. Przede wszystkim dziękuję i gratuluję, bo pani jest jedną z nielicznych osób, która poprawnie wymówiła po łacinie tą nazwę. Pani jest też biologiem, przepraszam. Tak? Biologia to moja pasja, powiedzmy, no właśnie, ale nie. Widzę, że pani się na tym zna. To jest rodzina Heleomyzidem. No bardzo to jest skomplikowane. Ja mam już kilka na moją cześć nazwanych gatunków, to nie jest jeden. Nazwał też taki wybitny hydrobiolog i dipterolog, czy specjalista od muchówek w Niemczech, Rüdiger Wagner, Mormia Niesiołowski z kolei także. Ja nazwałem z kolei na cześć kilku naukowców, między innymi wybitnego łódzkiego hydrobiologa Jarzewskiego, Widemani Jarzewski. No tak sobie nazywamy wzajemnie, a zostałem nagrodzony na szereg publikacji, no trudno, żebym tytuły wymieniał, zwłaszcza, że one są wszystkie w językach obcych, za szereg publikacji na temat owadów, głównie za habilitację, której tytuł tak w skrócie, bo ona jest po polsku Empidide Polski, Empidide wujkowate po polsku. Panie profesorze, tutaj jak biolog z biologiem, to dlaczego pan w parlamencie zajmuje się, siedzi pan jako przewodniczący w Komisji Obrony Narodowej, a nie na przykład zajmuje się pan ochroną środowiska? Zajmowałem się. Jak będzie komisja entomologii, to na pewno zostanie... No ale zostanie nie entomologii, ale to biologia dlatego, akurat jest szeroko dlatego, dziedziną. Dlatego, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to nie jest, znaczy wiedza entomologiczna, ona nie przekłada się. To jest mało przydatne do ochrony środowiska. Są inni specjaliści, którzy kończą, specjalne są wydziały na uniwersytetach, na politechnikach i tam siedzą absolwenci ochrony środowiska. Ja się znam na owadach. Natomiast w tej kwestii, tak, ja oczywiście wielokrotnie się wypowiadałem, brałem udział, na przykład taka była debata, wy trochę nie pamiętacie, bo jesteście państwo za młodzi, ale ten tucz gęsi, taki makabryczny, to wpychanie gęsiom na siłę, tuczenie wątroby i potem ja zwalczałem to wspólnie z posłanką Piekarską, żeśmy referowali taką ustawę o właśnie ochronie zwierząt. Teraz także się wypowiadałem na temat ochrony zwierząt, także ja w tych debatach merytorycznych na temat ochrony środowiska czy zwierząt się wypowiadam, tylko na ogół to nie budzi zainteresowania mediów. No, medialne są spory polityczne i słusznie, bo to interesuje ludzi, to jest przyszłość Polski. Tam to jest fachowe, kompetentne i na ogół tamte spory znacznie mniej. Są puste sale i na ogół dziennikarze tego nie przekazują. Ale ja oczywiście wielokrotnie wypowiadałem się, proszę sięgnąć do protokołów sejmowych na temat zwierząt. Natomiast bezpośrednio na temat owadów miałem jedno wystąpienie, już kończę, panie redaktorze, widzę pewną irytację. Kiedy jeden z posłów w słoiku pokazywał, mówi, o jakie pluskwy, ponieważ nieuki twierdzą, kłaniam się, nieuki twierdzą, że tylko pluskwy są w pociągach i wyjął taki słoik i machał tym i mówił, o jakie pluskwy w pociągach, to był karaluch, tylko że większy, to amerykański, periplaneta Amerikana. I ja mówię, no przepraszam bardzo, ale to nie pluskwa, tylko karaluch i to było moje najbardziej znane entomologiczne wystąpienie w Sejmie. Także się czasami wiedza entomologiczna w Sejmie też przyda. To tak bardziej z obroną zwierząt, to też jest entomologia kryminalistyczna. Jest, no ale w Sejmie ona nie ma na razie przynajmniej zastosowania. Ale to ciekawe jest, to naprawdę nie chciałem dlatego przerywać, że nie rozmawiamy o twardej polityce.